Witam serdecznie w następnym odcinku z serii Pokaż co potrafisz. Pokazywałem już kilka meczeków chińskimi czołgami, lightami, ale to jest właśnie meczek dziewiątym już tierem Med WZ120. Tak jest? Tak jest. A czołg, właśnie ta bitwa jest bitwą Forbidena. Witam serdecznie. Cześć. Czekaj, Forbidden to coś oznacza, nie? Podobno tak mówią, że zakazane, ale to taki trochę, wiesz, przez przypadek wzięty nikt. No, bo coś mi właśnie kojarzy z jakichś tam filmów czy z piosenek Forbidden, nie? Prędzej jak strony pornograficzne przeglądasz, to ci wyskakuje, że nie możesz. Aha, w ten sposób. Dobra, to wróćmy do tej powtórki. Ten czołg w zasadzie jest bardzo podobny do T-54 z wyglądu, nie? Troszeczkę. Tak, troszkę. Ale różni się diametralnie. A czym to właśnie chciałbym od ciebie usłyszeć, bo ja jeszcze tym czołgiem nie jeździłem. No, zasadniczo rzecz biorąc, to no, tak jak właśnie w T-54 podobnie, dosyć dingujący pancerz na dole, na kadłubie, mimo tylko 100 mm. O, wieża bardzo jest twarda akurat, bo 240 mm, tak więc powiedzmy, że w walce z jakimś tam dosyć wysokim przeciwnikiem typu, nie wiem, E75, jak podjedziesz blisko do niego, to ma bardzo duże problemy, żeby ci dokuczyć w jakikolwiek sposób, gdy nie w te dwa garnki u góry, ale to dosyć ciężko potrafić. Przed chwilą właśnie strzeliłeś kolesia za 550, nie? Czyli... Tak, to maksymalny damage tego właśnie, tej armaty. 550, to ja pierdolę. Średnie uszkodzenia 440 i penetracja 257. No, czyli tak, jeżeli chodzi o dziewiąte tiery med, no to chyba the best, nie? Jeżeli chodzi o damage. No, wydaje mi się, że armata jest naprawdę, robi OP z tego czołgu. Ale ty możesz podołać każdemu przeciwnikowi. Ty mi mówiłeś, że on ma właśnie tam wiele możliwości, jeżeli chodzi o armaty, nie? I sporo expa w ogóle trzeba wydać, żeby zrobić go na full, nie? Tak, dokładnie. Nie jest konieczne wykonanie tam, wyekspienie wszystkich jego elementów wystarczy. Nie trzeba w ogóle robić tych ostatnich armat, żeby móc odkrywać ostatni dziesiątotierowy czołg, ale zdecydowanie polecam. No, ja zrobiłem te dwie armaty, to kosztowało 120 tysięcy expa, a do czołgu potrzeba 180, więc dosyć dużo, ale to się kalkuluje później. Przyjemność gry diametralnie wzrasta samym tym wozem. To jest ta najlepsza lufa. I jak szybko ona przeładowuje? Co ona ładuje, o ile pamiętam, 9,9. Mniej więcej tyle, co... Tyle samo chyba nawet, co i z czwarty. Aha. A na dziesiąty... Bo ty już masz dziesiąty tier, nie? Tak. I jak to jest na dziesiątym tierze? Chyba wiesz przeładowanie... Co, na dziesiątym tierze tam jest ładowanie 72. Aha. Jest armatka troszkę bardziej taka jak w ISie czwartym, tylko aha, że ten reload jest troszkę szybszy. A penetracja właśnie tam 2,68 chyba średnia. Co byś jeszcze powiedział, bo jak najlepiej może tym czołgiem grać, bo tu, on jest bardzo podobny z wyglądu do 5-4, ale jednak te lufki ma różne, bo jest lufka mocniejsza, ale ten reload jest wolniejszy. Czyli jak najlepiej takim czołgiem grać, jakie moduły zamontować, jakie perki? Wiesz co, ja tam na nim zamontowałem sobie chyba wentylację, dosyłacz i stabilizator. Mhm. No jak zrobiłem tą najgrubszą armatę, to przestałem podjeżdżać do przeciwników, no bo automatycznie, wiesz, penetracja jest na tyle duża, że możesz każdemu praktycznie dokuczyć z daleka, więc nie ma sensu, żeby narażać się na jakieś tam szturchnięcia od tych większych czołgów czy coś i tracić HP bez sensu. Mhm. Czyli tak takie objeżdżanie, wiesz... najlepsze objeżdżanie jest na tych szybszych lufkach, nie? Czy... Tak, one tam są dosyć szybko, tam coś 6,5 sekundy, coś takiego. O, i tu failem trochę ten strzał w tą martę. No wiesz, nie chciałeś też dostać od niej hita, nie? Tak, teraz tam chyba podejdę, bo te dwie inne arty strzeliły, tak więc... O, zasadniczo rzecz biorąc, właśnie w momencie chyba zaczną się większe problemy na tej mapie. Aha.
bo jeszcze tego meczyku nie Miasto widziałem. padło. Więc oni się. Sporo tych przeciwników się zaczęło wracać do siebie na bazę, jak zobaczyli, że my tu u nich rozrabiamy troszkę. I to wiedzieć, że nie takie lolki, bo same dziewiątki. No, na razie 3,340. On przy takich właśnie nowych sytuacjach ten czołg pokazuje naprawdę swoją wartość, ta wieża i ten kadłub. Czyli jak się Ten przykleisz, Conqueror, no. niby Conqueror ma dobry wychył działa, ale nadal ma problem, żeby sięgnąć cię na dole, więc mała szansa, że ci dokuczy. No to naprawdę, jak tak się teraz patrzę na tą walkę, a ja rozegrałem bardzo dużo meczy na T54, to No, polubisz też. zapewne trzeba będzie troszeczkę inaczej grać, właśnie przez to, że ta lufa ma wolniejszy reload, ale ma takie pierdolnięcie, nie? Tak, dokładnie. Tutaj właśnie tak bardziej z dystansu, bo ona. Ja się bałem, szczerze mówiąc, zakładać to działo przez chwilę, bo sobie pomyślałem, że takie duże działo, no to wiesz jak to jest na niskich tierach. Długo albo zgrywa, albo bardzo długo ładuje, prawda? I sobie pomyślałem, że on może wcale nie być takim dobrym pomysłem, no ale postanowiłem sprawdzić i wcale się nie zawiodłem. Tu się trochę przykitrałem, bo ta ostatnia Arta i to T3-4 troszkę próbowały dokuczać. No teraz chyba od jutra jest jakiś event związany z chińskimi czołgami, nie? Czytałeś to? Tak, ale jakieś niższe tiery, wiesz, siódemki. Tutaj nie za No cóż, no bardzo. myślałem, że haczę go w ostatnie kółko, żeby się zapalił. Ale on też się nie popisał w rewanżu. Czyli jak się strzeli w T-34 w ostatnie kółko, to można podpalić, tak? A czy no na pewno zdasz mu gąskę razem z damage'em, tak? Bo to jest No, no, jego no, no, no. koło napędowe jest. Aha. Zawsze jak strzelisz ten, no i jest jakaś tam szansa, że silnik możesz zniszczyć. Tutaj się kitram za tą stodołą cały czas, bo wiem, że ta Arta się schowała w mieście. Nie chciałbym za bardzo od niej wybrać przy 300 HP. No, to już ci zostało tyle Na HP, że w szczęście ta zasadzie Arta zbyt. na hita już jesteś, nie? Tak, nawet od tej 3-4 tak na dobrą sprawę. Ja go próbuję załatwić go troszkę na dystans. I właśnie tutaj stał jak głupi jakiś na tym kapie uparcie, i to te 34 go tam futrowały jak chciał. Tego KW. No, zostałeś tu samotnie, nie? Tak. Ale to. Zobacz, 34 właśnie sobie pomyślałem, że muszę go wykończyć. Ja wiedziałem, że on długo zgrywa rownik. Jest dosyć niecelne to jego działo, a jak już teraz strzelił, to wiedziałem już, że jest mój. Tam się małe problemy zaczęły na kapie u nas. Ale tam ci dwaj gostkowie, co zostali, całkiem podołają tej sytuacji. Poczekałem, aż zniknę dla artylerii, no i wyruszyłem, żeby ją znaleźć, a tu ona chyba próbowała też mnie znaleźć. Albo nawet może mnie nie... A, to chyba wyjedzie mi pod lufkę, no. Tak. No, i teraz wreszcie już poczułeś, że mecz jest wygrany. Tak, jeszcze martwiłem się troszkę o tego kapa, ale ta Arta, mimo że tam nie popisywała się za bardzo, dała radę. Takiś jeszcze mi koleżka powiada, żebym kapował zamiast bronić. Właśnie ona tam zresetowała chyba troszkę splashem jakimś czy czymś. A powiedz jeszcze, bo screena masz z tego meczu? Jakie tam medale zdobyłeś? Nie mam chyba, wiesz. Ale to co tam w tym meczu Wiesz co, zdobyłeś? tam był Dumitru, to jest za puknięcie czterech artylerii. Radley, no bo 8 fragów, Top Gun to wiadomo. Ale to chyba wszystko. Fera to chyba nie było, nawet nie pamiętam. 6066 damage'u, ponad 2500 expanie. Tak. No to jak na 9 tier met, to jest bardzo, bardzo ładny wynik, bardzo. No to nic,
Mi się ten czołg bardzo teraz w tym meczyku podoba, spodobał i będę go robił. No to nic, dzięki, że pokazałeś meczyk. I Dzięki. do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.